Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Szanowny panie marszałku, zarządzie, szanowni państwo radni. Metoda, o której przed chwilą usłyszeliśmy, wiąże się z eliminacją jednostek słabszych. Taką eliminację historia już poznała w latach 30. poprzedniego wieku z naciskiem na 39. Na Komisji Zdrowia, na której opiniowaliśmy projekt, rozważaliśmy również problem opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, słabszymi. Pan dyrektor Baranowski wyraźnie wskazał na to, że żadna osoba w wieku takim, kiedy wybiera się zawód, nie zgłosiła deklaracji podjęcia nauki w kierunku tego zawodu. Dlaczego? Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za sprawy społeczne, za osoby zarówno silne, jak i słabe. Z całym szacunkiem dla wszystkich osób, dla tych, którzy urodzili się również w wyniku zastosowania przez rodziców metody zapłodnienia drogą in vitro, dla rodziców i dla wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, Rzeczpospolitej Polskiej i świata. Uważam, że metoda eliminacji życia ludzkiego w fazie bardzo wstępnej, w fazie zaraz po zapłodnieniu, w wyborze organizmów silniejszych przed słabszymi, powoduje właśnie takie nastawienie młodzieży do szacunku do osób starszych, opieki nad tymi osobami. Powoduje to, że nie chcemy podejmować zawodów związanych z opieką nad osobami starszymi. I niestety etyka społeczna zobowiązuje nas do tego, abyśmy szanowali każdą osobę na każdym etapie życia. Moim zdaniem projekt jest niezgodny z konstytucją, ale ponieważ został poddany pod dyskusję, również zdecydowałam się zabrać głos tutaj z tego miejsca. Ja bardzo państwa proszę, oczywiście nie w imię wiary, bo wiara jest sprawą indywidualną. Ja jestem katolikiem, czyli ze względu na własne sumienie i wiarę jestem zobowiązana do tego, aby szanować życie ludzkie od poczęcia, ale również zwracam się do tych państwa, którzy mają inne poglądy czy inne wyznanie, o to, aby zwrócić uwagę na szacunek do ludzi, do każdego człowieka, i słabszego, i silniejszego. I nie preferować tutaj jednostek silniejszych od samego początku życia. Bardzo proszę o oddanie głosu zgodnie ze swoim sumieniem i z szacunkiem dla każdego człowieka. Dziękuję bardzo.